drogi księdze, arcybiskupie niebieskie, drodzy bracia kapłańscy polskiego tu obecni, drogi księdze dziekanie, drogi księdze proboszcze, drodzy bracia i siostry tu obecni, chciałbym serdecznie podziękować księdzu arcybiskupowi Mieczysławowi za zaproszenie do Lwowa i na Ukrainę, żeby mógł odwiedzić pięciu księży diecezji katolickiej, którzy pracują na Ukrainie tu w archidiecezji lwowskiej. Moi drodzy, jednym z nich jest ksiądz Jacek, nasz proboszcz, budowniczy tego kościoła. Dziękuję za to zaproszenie i dziękuję również za to, że jutro będę się mógł pomodlić w katedrze lwowskiej w ten ważny dzień 3 maja, kiedy będziemy się modlili w szczególny sposób do Matki Bożej, naszej Patronki. Chciałem was pozdrowić wszystkich tu obecnych w tym kościele. Pozdrawiam rodziny, pozdrawiam dzieci, matki z dziećmi, ojców. Wszystkich was pozdrawiam i bardzo się cieszę, że jesteście. Pozdrawiam także rycerzy, którzy są tu obecni, którzy angażują się mocno w życie kościoła. Moi drodzy, przed mszą świętą poświęciliśmy tablicę, która upamiętnia blisko 5 lat od poświęcenia tego kościoła, tej świątyni. Po co my budujemy kościoły? Po co wierni chcą, by budowane kościoły? Dlaczego wierni się domagają budowy kościołów? Moi drodzy, kościół ten z kamienia, z cegły, z betonu nie jest celem sam w sobie. Kościół służy budowaniu innego kościoła, kościoła żywego, kościoła ludzkich serc, kościoła wiary, nadziei i miłości. I moi kochani, ja się ogromnie cieszę, że wy mury tej świątyni niedawno poświęcone, że wypełniacie swoją obecność. Budujecie w ten sposób kościół. Kościół żywy. Wy do tego kościoła przynależycie i ten kościół budujecie. I ten kościół ma także przyszłość, bo w tym kościele jest wielu młodych ludzi, są dzieci. Kościół ma przyszłość. I ten kościół, ta przyszłość kościoła jest tu, w tej świątyni budowana. Ale czym się buduje Kościół? Czym się buduje Kościół? Kościół się buduje Słowem Bożym i buduje się Eucharystią. Przypomniał nam Jan Paweł Wielki, że Eklezja de Eucharystia vivit, że Kościół żyje Eucharystią. Kościół buduje się Eucharystią. Szczególnie ważna jest ta niedzielna msza święta, bo każda niedziela to jest takie małe zmartwychwstanie, uroczystość zmartwychwstania. I kiedy przychodzimy do kościoła w niedzielę i celebrujemy Eucharystię, to świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa. I Słowo Boże, że tu słyszymy, jest ogromnie ważne.
bo on porządkuje nasze myślenie, nasze postępowanie w tym zgiełku świata, bo słyszymy tyle słów, cała rzeka słów. I może się zdarzyć, że na końcu już nie wiemy, gdzie jest prawda, a gdzie jest fałsz, co jest dobre, co jest złe, ale Słowo Boże nas o tym pouczy. I dlatego dobrze trzeba się zawsze wsłuchiwać w to Słowo Boże. Dlatego ja serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi Jackowi, jego współpracownikom, że codziennie i w niedzielę szczególnie jest głoszone Słowo Boże, bo to Słowo Boże to jest budowany kościół, to jest taki zasiew, jak ziarno wrzucone w nasze serca, żeby ten zasiew potem przyniósł plon obfity w naszym życiu i w naszym świadectwie. Ale też potrzebujemy Bożej pomocy, a tą Bożą pomoc daje nam Eucharystia, ten chleb pielgrzymów, bo to sam Chrystus daje nam siebie, żebyśmy byli wytrwałymi pielgrzymami w tej pielgrzymce do niebieskich przeznaczeń przez tą ziemię. Moi kochani, ta pielgrzymka wydaje się nam być teraz bardzo trudna. Wiemy, że w naszym kraju trwa wojna. Myśmy przyjęli w Polsce wielu naszych braci i siostry z Ukrainy. Także w archidiecezji katolickiej myśmy otwarli punkt recepcyjny, punkty przyjmujące Ukraińców. Otwarliśmy domy Caritasu, otwarliśmy także seminarium duchowe, żeby ludzie się mogli zatrzymać, żeby mogli odpocząć, żeby potem mogli znaleźć jakieś miejsce do spokojnego życia. Jest ogromna solidarność z waszym narodem, z waszym krajem i niewątpliwie jako społeczeństwo myśmy znali egzamin tej pomocy i tej solidarności. Ale nade wszystko, moi drodzy, łączy nas wspólna modlitwa, wspólne wołanie do Pana Boga o pokój i to powołanie zanosimy przez tajemnictwo Królowej Pokoju, ale też przez pośrednictwo Księcia Pokoju, bo Maryja jest Królową Pokoju, ale ona zrodziła Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju i dlatego my wołamy w czasie tej mszy świętej również do Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym o pokój w Ukrainie, dla Ukrainy i w całej ludzkiej rodzinie. Bo moi drodzy, jak popatrzymy na świat, tyle punktów zapalnych, tak niebezpiecznych. Dlatego musimy wołać o pokój dla całej ludzkiej rodziny. Ale muszę wam powiedzieć, że na temat pokoju to bardzo pięknie napisał papież Jan XXIII. On napisał tam encyklikę pod tytułem Pacem in Terris, pokój na ziemi. I co tam napisał? Między innymi, że pokój nie tyle zależy od wielkich międzynarodowych traktatów, od porozumienia polityków, tylko pokój zależy od ludzkiego serca, bo z ludzkiego serca bierze się dobro i zło, między innymi wojna, rodzi się ludzki serc. I dlatego Jan XXIII mówi w tej instytucji: potrzeba rozbroić swoje serce,
żeby nie było wojny w twoim sercu, trzeba rozstroić serce. Moi drodzy, jest w Kościele katolickim, innych kościołach chrześcijańskich, jest takie narzędzie, kiedy my możemy rozbroić swoje serce. To jest sakrament pokuty. Kiedy idziemy do sakramentu pokuty, do spowiedzi, to rozbrajamy swoje serce. Zyskujemy pokój z Bogiem, ale także z drugim człowiekiem, z naszym bratem i siostrą, przez przebaczenie. Więc życzę wam, moi drodzy, żeby wasze serca były zawsze rozpojone, żeby zawsze były pełne pokoju, żebyście byli tymi, którzy wprowadzają Boga. Bo Pan Jezus powiedział, błogosławieni są ci, którzy wprowadzają Boga. Miejcie serce zawsze rozbrojone i budujcie żywość. Tym kościołem kieruje arcybiskup Mieczysław. Moi drodzy, jestem już od niedzieli właściwie dużo w Lwowie na diecezji i mogłem zobaczyć wspaniałe dzieła, które zostały zbudowane. Mogłem je zobaczyć i kościoły, i klasztory, ale też punkty pomocy dla ludzi. Bardzo gratuluję księdzu arcybiskupowi tych dzieł, bo wiara bez uczynków jest martwa. Kiedy wierzymy, to potem też czynimy, bo mamy ludzi. Różne dzieła wszelkiej pomocy są potrzebne, także dzieła kształcenia i wychowania. Dlatego cieszymy się tym przedszkolem, które przy tej parafii istnieje. Także gratuluję wspaniałych dzieł, bo to jest bardzo dobry zasięg na przyszłość. Dlatego, moi drodzy, bardzo was serdecznie proszę, angażujcie się dalej, budujcie wielki Kościół mocą Bożego Słowa, mocą Eucharystii. A tutejszym już pasterzom, a zwłaszcza księdzu Jackowi życzę, żeby mu sił nie zabrało, żeby dalej tutaj już pasterzował, bo księdzu Jacku musimy patrzeć w kierunku Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. Minęła niedziela, to była niedziela dobrego pasterza. I każdy duchowny winien być dobrym pasterzem. Pasterzem dla owiec, o nie troszczy się o nie, prowadzić na te Boże pastwiska, Bożego Słowa i Chrystusa. Także Tobie, Twoim współpracownikom życzymy wytrwałości. No i pracuj tu, służ, posługuj, to najdłuższy lat i leci. Pan da zdrowie i sił arcybiskupowi. A ja będę ci zalegał, oczywiście błogosławił, też będziemy ciebie dalej wspomagać, jak to dotychczas archidiecezja katolicka czyniła. Bracia i siostry, pamiętajcie, jesteście Kościołem. Piękny Kościołem. Słuchający Bożego Słowa, budujący Kościół żywy Eucharystią. I niech tak pozostanie. Od was zależą losy Kościoła i losy Ewangelii na tej ziemi. Dlatego bądźcie wytrwali i podążajcie za Chrystusem, dobrym pasterzem. Amen. Pozdrawiam.